Sensacja na premierze, czyli jak Jan Szczepanik zapoczątkował kino w kolorze. Na początku XX wieku głośno zrobiło się o genialnym Polaku Janie Szczepaniku. Jego wynalazki znano w Europie i Ameryce. Mark Twain nazwał go polskim Edisonem, a europejscy monarchowie gościli na swych dworach. Zastanawiano się, czym jeszcze zaskoczy Polak. Tylko w Kurierze! Pokaz filmu barwnego Jana Szczepanika! Treść jeszcze nieznana, ale już wzbudza kontrowersje! Czytajcie w Kurierze! Prace nad filmem w kolorze zajęły Szczepanikowi ponad dekadę. Ukończył je w 1925 roku. W tym czasie skonstruował kilka modeli kamer, których zasada działania była podobna. Wewnątrz znajdował się mechanizm rolkowy, na który nawinięta była czarno-biała taśma filmowa. Przed nią umieszczono ruchomy wieniec obiektywów z malutkimi aparatami odpowiadającymi rozmiarowi klatek na taśmie filmowej. Obiektywy przesuwały się w polu widzenia dużego obiektywu kamery. Szczelinowa przesłona umożliwiała odsłonięcie trzech małych obiektywów naraz. Wieniec wyposażono w system filtrów czerwony, zielony i niebieski. Podczas nagrywania promienie świetlne przechodziły przez układ optyczny z filtrami, zapisując obraz na taśmie filmowej. Aby odtworzyć film, stawiano za urządzeniem lampę projekcyjną i odwracano bieg promieni, które dzięki kolorowym filtrom wyświetlały na kinowym ekranie barwny obraz. Nakręcony w 1921 roku film Przełęcz, ukazujący alpejski krajobraz Szwajcarii, a zwłaszcza seledynowy kolor lodowca, przyniósł Szczepanikowi uznanie środowiska filmowego. Wcześniej Jan wzbudził sensację, pokazując reportaż z operacji chirurgicznej w kolorze. Publiczność była poruszona. Niektórzy widzowie mdleli, a prasa z zachwytem pisała o Polaku jako prekursorze nowej epoki kolorowego kina.